bitwo, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię straci. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię. Panią święta z gwiazdy wchodzisz z tobą i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, tak nas powrócisz cudem na ojczyznę. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niebem postrzegionych, gdzie bursztynowy świeżo gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną. Na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Wśród takich pól przed laty nad brzegiem Ruczaju, na pagórku niewielkim we brzozowym gaju stał dwór szlachecki. Z drzewa też podmurowany, świecili się z daleka pobielane ściany. Właśnie dwukonną brygą wjechał młody panek i obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto zaszczepkami i kołkiem zaszczepki zamknięto. Biegał po całym domu i szukał komnaty, gdzie mieszkał dzieckiem będąc przed 10 laty. Wchodzi, cofnął się, toczył zdumione źrenice po ścianach. W tej komnacie mieszkanie kobice? Któż by tu mieszkał? Stary swój nie był żonaty. A ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty. Przypadkiem oczy podniósł i tuż na parkanie stała młoda dziewczyna. Biało jej ubranie wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, odsłaniając ramiona i łabędzią szyję. Twarzy nie było widać. Zwrócona na pole szukała kogoś okiem daleko na dole. Ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie, jak biały ptak zleciała z parkanu na błonie i wionęła ogrodem przez płotki, przez kwiaty i podeszła oparty o ścianę komnaty, nim spostrzegł się, wleciała przez okno, świecąca, nagła, cicha i lekka jak światłość miesiąca. Nucąc, chwyciła suknię, biegła do zwierciadła, wtem ujrzała młodzieńca i z rąk im wypadła suknia, a twarz od strachu padł, popadła. Twarz dziwnego, podróżnego barwą spłynęła rumianą, jak obłok, gdy z jutrzenką napotka się rano. Cofnął się, spojrzał, lecz już jej nie było. Wyszedł zmieszany i czuł, że serce mu biło głośno. I sam nie wiedział, czy go miało śmieszyć to dziwaczne spotkanie, czy wstydzić, czy cieszyć. Tymczasem na folwarku nie uszło baczności, że przed ganek zajechał któryś z nowych gości. Pan wojski poznał z dala, ręce rozpakował i z krzykiem podróżnego ściskał i całował. Dobrze, mój Tadeuszu, bo tak nazywano młodzieńca, który nosił kościuszkowskie miano na pamiątkę, że w czasie wojny się urodził. Dobrze, mój Tadeuszu, żeś się dziś narodził do domu, właśnie kiedy mamy panien wiele. Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele. Jest z czego wybrać. U nas towarzystwo liczne od kilku dni zbiera się na sądy graniczne dla skończenia dawnego z panem hrabią sporu. I pan hrabia ma jutro sam zjechać do dworu. Pod komorzy już zjechał z żoną i z córkami. Młodzież poszła do lasu bawić się strzelbami. A starzy i kobiety żniwo oglądają pod lasem. I tam pewnie na młodzież czekają. Pójdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamy stryjaszka, podkomorstwo i szanowne damy. Tadeuszku! Krótkie były sędziego z synowcem witania. Dał mu poważnie rękę do pocałowania. Widać było z łez, które wylotem kontusza otarł prędko, jak kochał pana Tadeusza. O 2000 kroków zamek stał za domem. Okazały budową, poważny ogromem. Dziedzictwo starożytnej rodziny Choreszków. Dziedzic zginął był w czasie krajowych zamieszków. Dobra całe zniszczone sekwestrami rządu, bezładnością opieki, wyrokami sądu. W cząstce spadły dalekim krewnym po kądzieli. A resztę rozdzielono między wierzycieli. Zamku
żaden wziąć nie chciał. Po szlacheckim stanie trudno było wyłożyć koszt na utrzymanie. Lecz hrabia, sąsiad bliski, gdy wyszedł z opieki, panicz bogaty, krewnych Oreszków daleki, przyjechawszy w wojażu, upodobał mury, tłumacząc, że gotyckie są architektury. Choć sędzia z dokumentów przekonywał o tym, że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś gotem. Dość, że hrabia chciał zamku, właśnie i sędziemu przyszła nagle też chętka. Nie wiadomo czemu. Zaczęli proces w ziemstwie, potem w głównym sądzie, w senacie, znowu w ziemstwie i w góreckim rządzie. Wreszcie po wielu kosztach i ukazach licznych sprawa wróciła znowu do sądów granicznych. Goście weszli w porządku i stanęli kołem. Podkomorzy najwyższe miał miejsce za stołem. Pan Tadeusz, choć młodzik, ale prawem gościa wysoko siadł przy damach obok jego mościa. Między nim i stryjaszkiem jedno pozostało puste miejsce, jak gdyby na kogoś czekało. Stryj nieraz na to miejsce i na drzwi poglądał, jakby czyjegoś przyjścia był pewny i żądał. Weszła nowa osoba, przystojna i młoda. Jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda, jej ubiór zwrócił oczy. Wszyscy ją witali. Prócz Tadeusza widać, że ją wszyscy znali. Biegła i wszystkich lekkim witając ukłonem, chciała usiąść na miejscu sobie zostawionym. W biegu dotknęła blisko naszego młodziana, uczepiwszy falbaną o czyjeś kolana, poślizgnęła się nieco i w tym roztargnieniu na pana Tadeusza wsparła się ramieniem. Przeprosiła go grzecznie i na miejscu swym siadła, pomiędzy nim a stryjem, ale nic nie jadła, tylko się wachlowała. Gdy tak były zajęte stołu strony obie, Tadeusz przyglądał się nieznanej osobie, więc było przeznaczono, by przy jego boku usiadła owa piękność widziana w pomroku. Wprawdzie zdała się teraz wzrostem dorodniejsza, bo ubrana, a ubiór powiększa i zmniejsza. W wieku może by była największa różnica. Ogrodniczka dziewczynką zdawała się małą, a pani ta niewiastą już w latach dojrzałą. Lecz młodzież o piękności metrykę nie pyta, bo młodzieńcowi młodą jest każda kobieta. Tadeusz, chociaż liczył lat blisko 20 i od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście, miał za dozorcę księdza, który go pilnował i w dawnej surowości prawidłach wychował. A w spadku po rodzicach wziął czerstwość i zdrowie. Nazywał się Soplica. Wszyscy Soplicowie są, jak wiadomo, krzepcy, otyli i silni. Do żołnierki jedyny. W naukach mniej pili. On wolał sprinty strzelać albo szablą robić. Wiedział, że go wyślano do wojska sposobić. Ale stryj nagle pierwsze zamiary odmienił. Kazał, aby przyjechał, aby się żenił. I objął gospodarstwo, przyrzekł na początek dać mu małą wieś, a potem cały swój majątek. Te wszystkie Tadeusza cnoty i zalety ściągnęły wzrok sąsiadki, uważnej kobiety. Zmierzyła jego postać kształtną i wysoką, jego ramiona silne, jego pierś szeroką i w twarz spojrzała, z której wytryskał rumieniec, ilekroć z jej oczyma spotkał się młodzieniec. Bo z pierwszej lękliwości dawno już ochłonął, patrzył wzrokiem śmiałym, którym ogień płonął. Również patrzyła ona i cztery źrenice gorzały przeciw sobie jak rolatne świce. Pierwsza z nim po francusku zaczęła rozmowę. Wracał z miasta, ze szkoły, więc o książki nowe, o autorów pytała Tadeusza zdania i ze zdań wyciągała na nowo pytania. I jak bawić się trzeba i jak czas podzielić, ażeby życie uprzyjemnić i wieś rozweselić. Tadeusz odpowiadał śmiele, szła rzecz dalej. W pół godziny byli już z sobą poufali. Zaczęli nawet małe rzeczy i sprzeci. W końcu stawiła przed nim trzy z chleba gałeczki, trzy osoby na wybór. Wziął najbliższą sobie. Pod komorzanki na to zmarszczyły się obie. Sąsiadka zaśmiała się, lecz nie powiedziała, kogo owa szczęśliwsza gałka oznaczała. Tu
tu śmiech młodzieży Bobewojskiego zagłuszył. Stano od stołu. Pierwszy podkomorzy ruszył. Tadeusz Pustryjaszka pragnął się wypytać o pani Telimenię. Tylko nie mógł spytać. Wojskiego też nie widział, bo zaraz z wieczerzy wszyscy poszli za gośćmi, jak sługom należy. Kwestarzem tajnym był robak podobno. Często on z panem sędzią rozmawiał osobno. Po tych rozmowach zawsze jakowaś nowina rozeszła się w sąsiedztwie. Postać Bernardyna wydawała, że mnich ten nie zawsze w kapturze chodził i nie w klasztornym zestarzał się muszę. Ale nie tylko groźne wejrzenie i blizny, lecz sam ruch i głos jego miał coś żołnierzczyzny. Miał pełno interesów. To listy odbierał, których nigdy przy obcych ludziach nie otwierał. To wysyłał posłańców, ale gdzie, po co, nie powiadał. Częstokroć wymykał się nocą do dworów pańskich. Z szlachtą ustawicznie szeptał i okoliczne wioski dokoła wydeptał. Teraz sędziego, który spał już od godziny, przychodzi budzić. Pewnie ma jakieś nowiny. Ważne rzeczy. Mój bracie, wojna tuż nad nami, wojna o Polskę, bracie, będziemy Polakami. Mój robaku, czy to tylko prawda? Napoleon już zbiera armię ogromną, jakiej człowiek nie widział i dzieje nie pomnął. Obok Francuzów ciągnie polskie wojsko całe, nasz Józef, nasz Dąbrowski, nasze orły białe już są w drodze. Na pierwszy znak Napoleona przejdą Niemen i bracie, ojczyzna wskrzeszona. Ileż razy zwodzono. Pamiętasz? Gadali, Napoleon już idzie i my już czekali. Czy tylko prawda? Czy ty siebie sam nie zwodzisz? Prawda jak Pan Bóg na niebie. Błogosławione niech będą usta, które to zwiastują.